To się Mietek kameruje. Dzień dobry, cześć i czołem. Mam dzisiaj mianowicie taką racę, zestaw żywnościowy. Nie jadłem śniadania, nie jadłem obiadu, chociaż żona tam pichci młodą kapustkę i takich smaków narobiła, że Mianowicie mam taki zestaw. Zakupiłem go jeszcze w czasach, kiedy srajkaśmy w sklepach brakowało, czyli nagle cena żywności ostro poszła w górę, czyli za pierś z kurczaka, co normalnie się płaci 15 zł, trzeba było zapłacić nawet 30. Więc zakupiłem to wtedy, zapłaciłem za to około chyba 100, bardzo drogo, ale może na to, że amerykańska, numer 8. Żebyście widzieli teraz minę mojej żony, jak powiedziałem, że to kosztowało 100. Ja ci da, to ty mnie rzucisz, stary dziadu, na suszarkę, na... Nie wiem, co ja ci naprawiłam. Na miksen, a ty se żarcie kupujesz za 100. O, mam jak sushi. Dobra, zobaczymy, co tutaj jest. Coś po amerykańskiemu na was grane. Ze względu na to, że Department of Defense United States of America. No patrzcie, no żeby nie było, że was bambuko robię. No, no. Wodoodporne, powietrze nie schodzi. Dobra, robimy ciacher macher. Jestem ciekawy, co tam jest. No wiecie, zakupiłem to po to, że jak mnie stara z domu wygoni, a stoi obserwuje, jak mnie stara by z domu wygoniła, żebym miał co jeść. Dalej mamy futerałku wodoodpornym, tu już tak bardziej próżnie podchodzi. No dobra, zobaczymy moją znajomość języka English tea. Tutaj mamy Marina sausage with meatballs. Marinara sausage, czyli jakiś sos z kulkami mięsnymi. Meatballs, karma dla kota. Możesz mi, żono, a tu się w tym podgrzewa. The optimal, tutaj wszystko napisane, co, jak i dlaczego. Macie sobie, zobaczcie, tego fi... Żono, podaj mi. Tutaj znów mamy czosnek z ziemniakami. Kurde, blacha. Dobra. O, patrz! To ja wiem, co to jest. Chrupki wołowe. Chrupeczki wołowe. Tutaj mamy herbatkę limonkową. Herbatkę limonkową. Poproszę, żono, o szklaneczkę z wodą. Tutaj nie wiem, co to jest. Łyżka. Tutaj mamy znów czosnek z ziemniakami. To jest czosnek z ziemniakami. I talerz bym poprosił i widelczyka. I frytki do tego. Cine. Teraz będziemy testować. Tutaj mamy podgrzewacza. Tu jest podgrzewacz. Głodny jestem, dobra. Co? To ja taki dobry obiad gotuję. Dobra, czekaj. Zajmijmy się najpierw od tego, co lubię najbardziej. Czyli chrupeczki. Chrupeczki. Chrupki wołowe. Rewelacja. Nie każdy lubi. Dobra. Nawet zapachu nie ma. Znaczy wszystko wiecie, o właśnie, takie ten cudeńko. Zaraz zobaczymy. Ach, młoda kapustka, stara. Ja tu mamy mięso. Pachnie tak i wygląda jak psia kupa. Nie? Zobacz, wygląda jak psia kupa. Właśnie. Psia srania. No. Ale słodziutkie. Jednodniowa. Takie słodkie. Mięso słodkie. No dobra. To zrobimy sobie herbatkę. Herbatka, tatka. Czy to zupka chińska? No dobra. Wrzątek mi nalałaś? Nie mam innej wody. Nalej zwykłej tej kranówy. Weź to, no bo gdzie no ja będę ci wrzątek? Kranówy nalej. Ja nie jestem. A jak nie... ci się opuści ta herbata w zimnej wodzie? No to dalej trochę ciepłej, trochę zimnej. O, widzisz, jak ja mam mądre kobietę. No patrzcie, o, sztuczka. Kto tak was umie? Nikt was umie. O, patrz. Stary się walił, teraz mam. Dawaj, dawaj! Dawaj, bo. Pachnie to taką... Za obsługę się płaci. Ty, żeś tej wody dowaliła, dziewczyno! To wypij. To wygląda jak zupka.
Powiem ci, ale zasmakowało mi to. Dawaj jeszcze gryzka. Nawet dobra. No. Jakiś barwnik? Jakiś barwnik to jest, bo to się zabarwia. Powiem wam, smakuje jak kabanosy. Rozumiem jak kabanosy, tylko słodkie. Jakby się cukiem kabanosy pospali. Czyli zobacz, stara, jakiś zielony miks. To jest herbata? No to próba. Zaraz próbujemy, grillujemy taki zielony kolorek, to mam. Jak chemik w tym. Nie wiem, widziałem tu barwnik się rozpuszczał. Dwa barwniki były. Cała tablica Mendelejewa. Dobra, łykniem. Wiesz jak to smakuje? Jak są te witaminy C1000, nie? Rozpuszczane. To jest taka witamina. Ale to chyba trzeba było na pół litra zrobić, bo jeszcze w tym jest takie słodkie. Daj mi jeszcze miseczkę taką zwykłą do zupy. Dawaj, dawaj, dawaj. Zobaczymy teraz te dańka. Co tu jest? Tu mamy jakieś omlet. Omleta mam nawet. Ty stara, omlet jest. Ty, faktycznie. To nie jest omlet. O, Admil Cookie! Aha. Ciastko. Jakie pachnie. Próbujemy. A, to są na to okrągłe ciastka. To takie dobre. No. To kiedyś w Oszołku kupowaliśmy. Pamiętasz? Ale nie to kokosanki, tak jakby mentolu użyli, takie chłodzące jest, nie? Takie. Ty zobacz, to się wyklarowało. Wyklarowało się, widzicie? Dobra, ale ciasteczko? No, takie ciasteczko, ciało do kawy. Ale jak się je, jest takie wrażenie chłodzenia, tak jakby mentolu troszeczkę dali. Amerykańskie. Amerykańskie, dobra. Tutaj co mamy? Natural Facts, nie wiem. Mówię, mój angielski jest is poor. Tu mamy chlebek. I pochłaniać wilgoci, którego się nie je. Chlebek. U nas to są takie te, co se zęby można połamać, a tutaj taki. Ale przypraw, ziół to dopierdzieli konkretnie. Smakuje jak te nasze polskie suchary. Tylko jest taka różnica, że nasze suchary są takie twarde, że gwoździe można nimi wbijać, a te... Dobre. Tylko mięciutkie. Tak? Ciasto. Dobra. Co my tu dalej mamy? To jest podgrzewacz do wody. Nalewamy tu wody. Nalewamy tu wody. Zgniatamy i wtedy dzięki temperaturze nasze dania powinny się nagrzać. Tu mamy dwa dania. Jedno danie, drugie danie. Tylko te dania to są takie, wiecie, nie wiem. Ile to jest w ogóle, jaka gramatura jest? Ciot wie. Powiem wam, że te polskie troszeczkę według mnie lepiej są skonstruowane. No dobra, gdzieś się chyba dziurę robi. Albo i nie robi. Nie, no tu jest, żeby oberwać. O. Idę wlać ciutkę wody. I to pod wpływem reakcji chemicznej. Termicznej zaczy się grzać. Tak. Oho, mały sempito bandito leci. No i nalałem wody. Nic. O, zaczyna działać. Chodzi, chodzi, chodzi. Słuchać jak bulgosza. Nie wiem, czy będzie się słyszeć. O, 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 grzej. Aż mi powiedział, patrz. Ale tylko jeden ten. Bo tu są cztery. Nie wiem, dziwna sprawa. O, zaczyna iść. Idzie, idzie, idzie. Ale tak, powiem wam, te polskie się odrobinę wody wlewało i to od razu kołtuniło się. Ja wiem, co tutaj jest dodane. Ja wiem, co to jest. Wiem, co to jest.
to wytwarza gaz i ten gaz będzie łatwopalny. Kurde, jaki to... Co? Nie pamiętam, co się dodawało do wody i to zaczynało... To jest ten! Nakrety, co się dodawało, kurde! Wiecie, co to jest? Kuchenka się pali, ja z tym wychodzę, bo to wytwarza łatwopalny gaz. Zaraz wracam. Masz sura ciasteczka. Masz, ciało. W środku jest karbid. Po dodaniu wody zachodzi reakcja chemiczna, dzięki której się uwalnia łatwopalny i wybuchowy gaz. Na dworzu nam to w niczym nie przeszkadza, bo po pierwsze gazem się nie zatrujemy, bo na dworzu ten gaz się szybko ulotni. Po drugie, na dworzu ten gaz nie będzie wybuchowy. W chałupie w tym momencie stężenie gazu w pokoju się może zwiększyć, możemy się tym gazem zatruć, a co gorsze, ten gaz jest łatwopalny, więc może zrobić kabum. W szczególności, że za mną jest kuchenka, która się pali. Która się pali. Idź do mamy. Idź do mamy. Polataj sobie tam. Uciekaj. To usiądź się tam. No, więc nie wiem, jak, co jest w polskich, ale polskie, jak robiłem w domu, nic takiego się nie wydarzyło. Tutaj po prostu od razu poczułem, jeszcze gryzie mnie. Po prostu mówię, znajomy zapach, a 5 lat temu to bawiłem się karbidem i stąd to wszystko. A to co to jest? Hot beef bug warning, burning. Nie wiem, taka sztyletka. Ona nie wiem, nie znam się zbytnio. Dobra. Tutaj mamy. Zobaczymy sobie najpierw tych. Zobaczmy, co tutaj jest. Splenda. American Sweeter. Słodzik. Mamy słodzik. Następnie mamy latex free. Co to, to jest? To jest latex free. Zobaczmy. A, chusteczka do umycia łap. Czyli mamy taką chusteczkę, dość dobrze nawilżoną, żeby sobie można było wytrzeć łapy po jedzeniu, ewentualnie pysk. Naprawdę jest mokro. Jest tego sporo, można sobie umyć buźkę. Następnie mamy sól. Tutaj mamy kawałek srajta siemki, jakby komu się zachciało na minutkę polecieć. Tu jest creamer, czyli mleczko do kawy, a to będzie kawa. Tak, mamy kawę, zabielacz do kawy i kawa jest z Brooklynu. Brooklyn, zobaczcie. Brooklyn. No dobra. Więc tak to wygląda. Tu mamy ser, jakiś Japanelos, tu mamy gumy. Do życia, dobra, zobaczę najpierw to, co to, to jest. Dobrze, żarcie sobie podgrzeje w mikrofali, nie? Żarcie sobie podgrzeje w mikrofali. Pamiętam jedynie, która mi je smakowała, bo tych dań jest chyba 12 sztuk jest dań, ale najmniej mi smakowało. Najmniej mi smakował zestaw francuski, co jadłem. Tam dużo ryby było, takie wi, sztuczne pędzone było. Tu mamy serek żółty. No, zobaczymy, ser topiony teoretycznie. Ser topiony. Z papryczkami Japanello. Japanello, poczuję jak w mordę wali. Serek topiony, ale dobry. Ser topiony, ale całkiem dobry. No bogaty, dowalony tego sera, aż zapcha dziura jest. Nasz drink, który się wyklarował. Dobra, weźmiemy sobie pierwsze danie. Danie z kulkami mięsnymi w sosie. I pachnie jak psia konserwa. Faktycznie kuleczki mięsne wyskakują. To wygląda jak sos
pomidorowy z kulkami jest tymi. Dobra, spróbuję tak na zimno. Smakuje jak pulpeciki, które kupuje się w słoikach w supermarkecie. Ale bardzo dobre. Bardzo dobre. Teraz jeszcze potrzebuję jednego talerza na to pudeńko. Tu teraz zabiorę sobie do roboty. Kawę z barwnikiem też. Słodzika tutaj potrzebuję. Jeszcze wezmę jedną miseczkę, poczekajcie chwilę. Ale mam jeszcze zestaw polski, taki duży. Ja duże polskie zestawy w Tomaszowie nabywałem po chyba 35 zł. Takie dniowe, tam było tego multum. A tu mamy dwie potrawy, to nie są dwie potrawy, tylko tu mamy mięso i ziemniaczki. Ziemniaczki, bo tu są ziemniaki, patrzcie. Tu mamy... Nie, te ziemniaczki to... A, po szczotkiem są. Mówię, co tak śmierdzi? A tu mamy... Mamy po prostu mięso w sosie i ziemniaki z domieszką czosu. Więc przypuszczam, że ten ser jest do tego dania. Nie wiem, zaraz sprawdzimy, weźmiemy kawałek sera. Kawałek sera, wiecie, to tak amatorsko, tu nie ma profesjonalnych, bo są kanały, które zajmują się zestawami profesjonalnie. Takie, powiem wam, 2 na 10. A wiecie co? Wezmę sobie ten ser, rzucę na te ziemniaki, będę miał ziemniaki z serem i mięsko. Dobra, to byłoby na tyle z tego odcinka. Masz tu ciasteczko, jest. Czy nie chcesz, czy przywolisz chlebek? Przywolisz pewnie, co? Masz. Żeśmy ponagryzali wszędzie. Więc są kanały, które robią to profesjonalnie. Nagrywałem takie testy racji żywnościowych. On nie był lepiej niż ja. Ja to po prostu tak sobie kupiłem. Z ciekawości. Nie? Czy warto, czy nie warto? No, wiadomo, 100 zł to była gruba przebita. Max 50 zł mógłbym dać, żeby sobie, tak wiecie, kupić, wytestować, zabrać, czy gdzieś pojechać pod namiot. I patrzcie, mam zestaw, amerykański, wiecie, Amerykanu. A ogólnie polski rozwala system. Jestem ciekawy jeszcze zestawu rosyjskiego, bo jadłem francuski, nie podchodził mi. Polski najlepszy. Amerykański też zawsze mnie kusił, amerykański. Miałem. Plus taki, że oni mają wszystko w torbach próżniowych. Dzięki czemu to może leżeć i leżeć, a nawet jak tam się rozpadnie, to i tak się wilgoć nie dostanie w tych torbach próżniowych. Dobra. Więc jutro postaram się nagrać w kolejnym odcinku polski zestaw. A do tego, co smakuje jak witamina C rozpuszczalna, może to jest witaminka, witaminy, to przydałoby się pół litra. Nie taką małą szklaneczkę, bo jest słodkie, wsiewa. Cukier, energia. Dobra, ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że wam taki odcinek, taki, wiecie, bez podkładu profesjonalnego, czyli taki zwykły, gruby machony robi, spodobał. Dobra, zabieram kamerę, bo młoda już zaczyna sobie bajlando robić pod statywem. Na razie.